Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony wojsko.pl94, a ja witam was w pierwszym podręczniku z gry World of Time, przepraszam, World of Warships Legends wersji na konsolę Xbox One S. Słuchajcie, w dzisiejszym materiale pokrótce omówię z wami pierwsze dwa okręty amerykańskiej myśli technologicznej floty ich potężnego kraju. Pierwszym z nich jest krążownik Albany. Posiada on jedno ulepszenie. Natomiast jak wygląda jego uzbrojenie? Uzbrojenie jest to 6 pojedynczych dział 152 mm Mark 6 oraz 4 pojedyncze działa Maxim kalibru 37 mm. Cały okręt prezentuje się mniej więcej w taki sposób. Można powiedzieć, że jest to okręt taki gotowy jak na defiladę. Jest to poziom pierwszy amerykański. Drugi poziom, jeśli zaś chodzi o amerykańskie okręty typu krążownik, jest to St. Louis, czy też Święty Louis, i prezentuje on się w ten sposób. Jeśli zaś chodzi do niego, możemy wpakować trzy ulepszenia. Zresztą wam zaraz pokażę. Proszę bardzo, pierwsze prezentuje się w ten sposób. Taki nie wygląda za ciekawe, taki trochę defiladowy, można powiedzieć. Ale widać, że góra jednak, ten pokład, kominy i tak dalej, jest bardziej taki drewniany. Natomiast po zastosowaniu tego ulepszenia okręt przechodzi metamorfozę, w rezultacie czego otrzymuje kilka dodatkowych milimetrów pancerza, a jego pokład, no oczywiście, dalej jest drewniany, natomiast cały bok kominy już są stalowe, już są pancerne. Jeśli zaś chodzi o jego statystyki, no to możemy podzielić na baterię główną oraz dodatkową. Główna bateria są to działa 152 mm Mark 6, 14 razy 1. Tak więc łącznie mamy 14 takich dział, do których mamy pociski odłamkowo burzące oraz przeciwpancerne. No i mamy artylerię dodatkową, są to działa 76,2 mm Mark 4 i owych dział jest 18. Zaś jeśli chodzi o działa przeciwlotnicze, są to karabiny maszynowe 7,62 mm Hotchkiss Mark 1, jest ich 8. I tu bym chciał wam je pokazać, tylko nie wiem, czy mi się uda. Są to, jeśli się dobrze przyjrzeć, tutaj widzicie, tu nad tymi działami pod tutaj na samej górze pokładu znajdują się 4 karabiny maszynowe oraz bodajże
Kolejne cztery znajdują się tutaj z przodu. Dwa z prawej i dwa z lewej. Działa główne wyglądają w ten sposób. I muszę wam przyznać, że jest to okręt dość mocny. Prawie 30 tysięcy punktów wytrzymałości, co jest sporo jak na okręt drugiego poziomu. Ale to powiem wam szczerze, jest zdecydowanie więcej niż to, co ma okręt poziomu trzeciego Phoenix, który będzie w kolejnym materiale, takim już pełnoprawnym materiale, do którego was serdecznie zapraszam. To by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Szybki, krótki i następne na pewno będą dłuższe oraz z bitwami. Trzymajcie się, pa pa!